Zakłady penitencjarne są zwykle niedostępne dla osób z zewnątrz. Wyjątkiem jest jednak areszt śledczy w Zabrzu, który w ten weekend będzie otwarty dla zwiedzających. Przewodnikami niejako są funkcjonariusze, którzy tutaj służyli, albo funkcjonariusze czynnej służby obecnie w innych aresztach czy zakładach pełniący, więc naprawdę mają Państwo szerokie pole do popisu, można pytać, można się bardzo dużo dowiedzieć. Areszt śledczy w Zabrzu został oficjalnie zamknięty w 2018 roku. Od tego czasu nakręcono tutaj kilka filmów czy teledysków, jednak co ważne, miejsce to wygląda nadal tak jak w czasach, gdy przybywali tutaj więźniowie. Teraz będzie można zwiedzać cele, świetlice czy tzw. spacerniak, który jak każda przestrzeń w więzieniu w przyszłości również był miejscem spięć pomiędzy osadzonymi. Do różnych sytuacji może dochodzić, no ale tu po to mamy tego funkcjonariusza, który nadzoruje ten spacer, żeby do takich incydentów nie dochodziło. Jeżeli już takie zdarzenie nagłe ma miejsce, no to wtedy jest powiadomiony bezpośrednio dowódca zmiany, no i wtedy on interweniuje. Ogólnie strażnicy pełniący służbę w zakładach karnych czy aresztach śledczych muszą bardzo wnikliwie obserwować więźniów 24 godziny na dobę, bo nie każdy z nich odbywanie kary znosi dobrze. W areszcie do dziś znajdują się izolatki lub sale odosobnienia dla więźniów, którzy sprawiali kłopoty lub próbowali sobie coś zrobić. Każdy z nas stara się, żeby to życie wyglądało w miarę normalnie. Wiadomo, w zamknięciu trudno tak sformułować tą historię, żeby była tak jak na wolności. Jednak osadzeni mają swoje prawa, obowiązki i tak jak w normalnym życiu trzeba przestrzegać tych zasad. Co dla osadzonych zwykle łatwym nie jest. Za więziennymi murami czas płynie wolniej, a każdy dzień praktycznie wygląda tak samo. Są i tacy, którzy potrafią przeżyć w ten sposób całe życie. O tym, jak wygląda izolacja, możecie Państwo przekonać się już w najbliższy weekend podczas zwiedzania byłego aresztu śledczego w Zabrzu przy ulicy Sądowej 1. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flesz.